Szanowni Państwo, proszę o odczytanie listu premiera Mateusza Morawieckiego, pana pułkownika Kopeckiego. Czcigodna rodzino, szanowni Państwo, żegnamy dziś postać wyjątkową. Po ponad 101 latach niezwykle bogatego życia na wieczną wartę odszedł pułkownik Aleksander Ternawski, pseudonim Upłas. Był jednym z cichociemnych, elitarnej jednostki polskich sił zbrojnych na zachodzie, której członkowie po przerzuceniu do okupowanej Polski heroicznie wspierali walczącą z niemieckim najeźdźcą Armię Krajową. Jednocześnie nieśli zniewolonej ojczyźnie nadzieję na lepszy los w mrocznym czasie okupacji. Upłas należał do grona tych najlepszych. Po przejściu szeregu intensywnych szkoleń w Wielkiej Brytanii, którym sprostać mogli tylko nieliczni, został przerzucony do kraju wiosną 1944 roku. Po wylądowaniu w okolicach Warszawy szybko skierowano go do pomocy oddziałom AK, działającym w rejonie Nowogródka, gdzie prowadził m.in. szkolenia z dywersji i sabotażu, a także dowodził specjalną kompanią szturmową w 7 batalionie 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Za swoją działalność został 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Duch walki o Polskę nie opuścił Aleksandra Ternawskiego, również po wojnie. Ujawnił się jednak w działaniu naukowym na rzecz przyszłych pokoleń. Pan pułkownik ukończył studia i pracował na Politechnice Śląskiej, gdzie przez dziesięciolecia związany był z Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Instytutem Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. W tym czasie przekazywał wiedzę kolejnym pokoleniom polskich inżynierów, budząc wśród nich zawsze niekłamany podziw i szacunek. Nie sposób pominąć faktu, że podobnym szacunkiem otaczany był też od lat przez żołnierzy polskich jednostek specjalnych, operatorzy z elitarnej jednostki wojskowej GROM, kontynuującej tradycję cichociemnych. Uważali go nie tylko za swojego starszego kolegę, którego odwaga i siła dla wielu z nich były inspiracją do służby, ale też po prostu za przyjaciela. Dowodem na estymę, jaką był powszechnie otaczany, stał się między innymi legendarny już, o ile wolno mi tak powiedzieć, skok spadochronowy, który przed kilkoma laty pan pułkownik oddał w Towarzystwie Żołnierzy GROM w wieku 93 lat. To wydarzenie, jak w soczewce, pokazuje nam, jak silny duch braterstwa połączył pierwszych i współczesnych cichociemnych. Stanowi też znakomitą ilustrację tego, z jak niezwykłym człowiekiem mieliśmy honor obcować. Poza wspomnianym już szacunkiem, którego pułkownik Ternawski wzbudzał wszędzie, gdzie się pojawił, znana też była jego fantazja, nieszablonowość myślenia oraz niezwykła skromność. Odejście pułkownika Aleksandra Ternawskiego zamyka pewną epokę. Był ostatnim żyjącym cichociemnym, a zarazem świadkiem niezwykłej historii tej elitarnej formacji. Dziś możemy powiedzieć, że nie tylko przyczynił się do utrwalenia jej legendy, ale całym swoim bogatym życiem uświadomił nam,
że owocna służba Polsce może odbywać się na różnych frontach. Na wszystkich, na których przyszło mu służyć, UPLAS odniósł spektakularne zwycięstwa. I właśnie jako zwycięzcę zachowam go w mojej pamięci. Panie pułkowniku, Polska dziękuję i oddaję panu cześć. Z wyrazami szacunku, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.